Oblicz sinus minus 13 trzecich pi. Na początek pozbądźmy się minusa. Wiemy, że funkcja sinus jest funkcją nieparzystą, czyli sinus minus x to jest to samo co minus sinus x. Czyli minus możemy przenieść przed sinusa. Zróbmy tak. Dostaniemy minus sinus 13 trzecich pi. Wyciągnijmy całości z ułamka 13 trzecich. I dostaniemy. Minus przepisujemy. Tu mamy 4 i 1 trzecia pi. Więc możemy to rozpisać jako 4 pi plus 1 trzecia pi. Czyli pi trzecich. Wiemy, że pi radianów to jest 180 stopni. Stąd też y, każda parzysta liczba pi będzie wielokrotnością 360. A wiemy, że 360, jeżeli w nawiasie jest znak plus, możemy y, bez konsekwencji po prostu pominąć. Czyli każdą parzystą liczbę pi pomijamy. Dostaniemy więc minus sinus. Parzystą liczbę pi pomijamy. Czyli pi trzecich. Pi to jest 180, czyli 180 na 3 daje nam 60, czyli mamy minus, sinus 60 stopni i tą wartość sinusa odczytujemy z tablic matematycznych i dostaniemy znak minus przepiszmy, a sinus 60 stopni to jest pierwiastek z 3 przez 2.